Bum, cześć, siemanko, z tej strony Patryk, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak jak widzicie znowu i tym razem stwierdziłem, że będę się tak z wami witał, tak żebyście widzieli mojego skina, bo często mnie o niego pytacie, także nie będziecie już pytać w każdym razie. Co dzisiaj zbudujemy? Wiele osób mnie prosiło, Patryk, zrób prosty domek na drzewie, bo ten co zrobiłeś jest mega, mega trudny. Aj, przepraszam za ten szalik, ale no jestem trochę przeziębiony i jednak muszę dość szybko wrócić do formy przed PGA, także Także prosiliście mnie o domek, który będzie łatwy, prosty i przyjemny i w takich naturalnych warunkach zbudowany, także stwierdziłem, że zrobię wam domek taki, jaki kiedyś robiłem. Kiedyś sobie takie domki budowałem. Wygląda on następująco. W środku oczywiście wchodzi się do niego normalnie albo po lianach, albo po drabinkach, no jak wolicie. Ja to sobie zrobiłem. W środku macie tak, no moim zdaniem jak na domek z drzewa, na drzewie, taki na normalnym drzewie, nie tam jakimś budowanym przez nas, tylko to na normalnym drzewie znalezionym, to jest mega, mega fajnie wyglądającym domkiem. I w ogóle także myślę, że będzie jak najbardziej si. No i oczywiście wchodzimy sobie do niego po lianach albo tam po drabinkach, jak już sobie chcecie. Oczywiście zanim zaczniemy, nade mną ostatnia piątka followersów. No i oczywiście zróbcie dokładnie to samo, co na tym czerwonym przycisku tam na dole, żeby nie przegapić następnego odcinka, który będzie już we wtorek. Także szukamy sobie jakiegoś drzewa. W moim przypadku będzie to. Ogólnie możecie zbudować to na tych niższych drzewach też, ale ja bym preferował na tych wyższych z tego względu, że no to lepiej troszeczkę wygląda. I teraz co należy zrobić? A, no i oczywiście jak zawsze, jeżeli ktoś policzy, ile bloków zużyłem i napisze dokładnie w komentarzu, ile czego zużyłem, to przypnę jego komentarz na samą górę i przypnę mu serduszko, także kto pierwszy, ten lepszy. Co należy zrobić? Zniszczymy pierwszą warstwę, także zrywamy pierwszą warstwę. Okej, jak już mamy zerwaną pierwszą, to zrywamy również drugą. Tak, żeby została nam tylko ta jedna podstawowa warstwa na samym dole. I mamy już coś takiego. Teraz podchodzimy do tego narożniku. Przykładowo, jak ja mam coś takiego i tu mam jeszcze dwa, to robię sobie tutaj od tego. Raz, dwa. Tutaj robię raz, dwa. I tutaj robię raz, dwa, trzy, cztery. Znowu raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery. Żeby to wyglądało, mamy teraz takie oto kółko, od dołu ona wygląda tak, ale to i tak nic nie szkodzi, bo będziemy to jeszcze od dołu zmieniać. I teraz tak naprawdę tu możemy sobie wszystko wyłożyć, także to przyspieszę. I mamy coś takiego. Kolejnym etapem będzie coś takiego, że mamy nasze półpłytki z wybranego przez nas drewna i robimy dokładnie tak, jak ja robię teraz, czyli tak dookoła po prostu jedziemy, przedłużając to wszystko jeszcze jakby o jeden i jakby też robiąc taki lepszy zarys tego, że tak no po prostu to lepiej wygląda, ok? I na tym przystańmy, że to lepiej wygląda. O, i teraz mamy coś takiego, jak widzicie tu na dole. Co dalej? Dalej robimy sobie tutaj ściany. Ja sobie je robię na każdej ścianie w tym samym miejscu. Sobie je zaznaczam w taki oto sposób. I teraz podnoszę jeszcze, tak powiedzmy, na wysokość trzech kratek, no bo dlaczego nie, żeby tak było, wiecie, tak troszkę wyżej, żeby nie trzeba było chodzić zgarbionym w tym domku i tak dalej, i tak dalej. Tak, żeby to w taki oto właśnie sposób. I teraz tutaj oczywiście wszędzie możecie, tutaj sobie możecie na przykład zrobić jeden taras i właśnie ta dodatkowa obramówka była nam po to, żebyśmy mogli sobie robić coś takiego. Wiecie, tu z jednej strony możecie sobie zrobić taras, całą resztę możecie sobie obudować. Jak widzicie w tym domku, ja tutaj zabudowałem wszędzie, tak jak widać, a jak najbardziej tu możecie sobie rozwalić tak jak tutaj. W tym domku zrobimy taras właśnie z tej strony, że taki będzie tutaj, z tej jednej strony będzie otwarte, a cała reszta oczywiście tutaj zabudowujemy na maksa, także ja tutaj szyby również wkładamy sobie i tak zabudowujemy tutaj dookoła. Tu dookoła, jeżeli coś, to robimy tak samo, jakby jeżeli nie chcecie robić takiego sobie tarasu czy coś, to robimy to normalnie w ten sam sposób, że na full, nie? Także dookoła ciśniemy, ja to sobie przyspieszę, żeby po prostu was tym nie zanudzać.
Okej, okay, i mamy coś takiego. Teraz pytanie, gdzie wejście? No to wejście już robicie sobie tak naprawdę, z której strony chcecie. Ja tak tutaj mogę sobie to zrobić i będzie gitara, nie? Także to już wejście, gdzie sobie zrobicie, to już tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od was. I teraz czas przejść do dachu. I jak robimy dach? Na początku bierzemy sobie, w przypadku moim, ciemne deski i robimy dokładnie tak, jak idzie tutaj nasza podstawa, czyli równocześnie na równiutko z tym lecimy sobie dookoła. Robimy coś takiego. Z tym dachem mogą mieć niektórzy problemy, ale to myślę, że sobie na spokojnie, jak to przeanalizujecie, to dacie radę sobie to zbudować, tylko no troszkę cierpliwości potrzeba, nie? To wiadomo, jak to w budowaniu bywa. No i oczywiście teraz tu robimy tak samo, jak robiliśmy od spodu, czyli coś takiego, o jeden jeszcze, to przeciągamy wszystko, ale już z pół płytek. Tak mniej więcej robimy to tak na 5, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Robimy to na 5, w sensie, że robimy 5 stopni. Mamy 1, 2, 3, 4, 5. Ale zaraz wam powiem, dlaczego mówię, że 5. Bo tak naprawdę troszeczkę robimy 4 stopnie i na 4 stopniu robimy jedną rzecz. I teraz robimy sobie coś takiego. Mamy 3 stopień. Ok, i teraz ważna rzecz. Tych pomocniejszych bloków, które tutaj mamy, już je usuwamy w tym wypadku. W tym wypadku te pomocnicze bloki muszą być usunięte. I dajemy tutaj kolejne. Robimy coś takiego. I mamy tutaj już tak naprawdę 4 stopnie. Zauważyliście? Zaraz wam pokażę, co mi chodzi. Patrzcie, mamy 4 stopnie. Mamy 4 stopnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli tutaj powinien być 5 stopień już. Czyli robimy sobie 5 stopień. W taki oto sposób. Z tym, że również w tym wypadku pomocnicze bloki nam odpadają. Pomocnicze bloki nam odpadają. Za to tutaj przedłużamy. Tak, żeby to wystawało wszędzie o jeden. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda od góry, żebyście się nie pomotali. Bo o co mi chodzi? Popatrzcie, tutaj musi to wyglądać w ten sposób. Dlaczego? Ano dlatego, że tutaj tym razem również... Tutaj tym razem akurat robimy bloki pomocnicze. O, coś takiego mamy, nie? Także widzicie, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć stopni, ale ten czwarty stopień jakby przeciągamy tak o. Że tutaj na czwartym stopniu nie ma pomocniczych bloków, ale za to wnętrze jest. Dlaczego? Bo tutaj dajemy płotki. Tutaj dajemy płotki w taki oto sposób. I robimy coś takiego. Tutaj normalnie wszędzie dajemy z blokami pomocniczymi. Cyk, cyk. No i tutaj oczywiście dajemy sobie tak samo... dookoła i mamy coś takiego. To jest taki szczególik, ale to mega fajnie wygląda, dlatego ja to zawsze sobie robię. No i tutaj już, jak już mamy bloki pomocnicze, no to już możemy tak naprawdę zamykać to w taki oto sposób i tak naprawdę mamy no już w gruncie rzeczy cały domek zrobiony. Pozostało nam powstawiać lampiony. Ja latarnie sobie ustawiam zawsze w taki sam sposób, czyli robię sobie je tutaj, bo one robią taki fajny klimacik w tym miejscu. Dodatkowo możemy sobie je porozwieszać, jakby nie wiem, gdzieś o. Tutaj jedną, tutaj drugą, tutaj trzecią i tutaj czwartą. I ładnie nam się to będzie w nocy świeciło. Już wam pokazuję, jak to będzie wyglądało w nocy. Dajmy sobie time set. O, i popatrzcie, i w nocy mamy, na shaderach jest tu bardzo jasno, gdzie na shaderach pamiętacie, że zawsze jest ciemniej niż normalnie, także jak na shaderach jest tu tak jasno, no to
nic wam się tu nie zrespi i będziecie mogli sobie spać spokojnie. I tak to oto wygląda. Jeżeli chcecie więcej takich projektów, takich właśnie prostych projektów do Minecrafta, to możecie w komentarzu napisać, jaki chcielibyście projekt, żebym zrobił, czy jakiś domek startowy, czy jeszcze jakieś domki na drzewie, czy może zrobić taką kilka takich domków, jakie połączyć i tak dalej. Jeżeli chcecie, żebym coś takiego zrobił, no to zostawcie łapeczkę w górę, no i napiszcie to w komentarzu, a ja wam poprzypinam serduszka oczywiście jak zawsze. Dajmy sobie już normalny dzień. Także no cóż, z mojej strony to wszystko. Pamiętajcie, żeby wbić do mnie na Instagrama, żeby być na odcinku i wyświetlić się nade mną. No i oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, żeby nie przeoczyć żadnego kolejnego odcinka właśnie z naszych klocków ulubionych i poradników, jak budować i co tworzyć. Także cóż, z mojej strony to wszystko. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Życzę wam miłego weekendu. Jutro pewnie się widzimy na streamie, w którym będziemy robili wieżowiec farm. Także zapraszam bardzo chętnie. Nie wiem dokładnie o której, ale myślę, że tak pewnie coś 17-16 o tej godzinie jak zawsze. Także z mojej strony to wszystko już naprawdę. Miłego weekendu wszystkim, jakbyśmy się nie widzieli. Komentujcie, subskrybujcie, ocenicie, włączajcie powiadomienia, udostępniacie ten film. Do zobaczenia na PGA w następnym tygodniu, w piątek, sobotę i niedzielę. No i oczywiście wpadajcie do mnie na Instagrama. Tam będziecie mieć relacje z PGA też, także... Jeżeli chcecie wiedzieć, jeżeli nie jedziecie na PGA, chcecie wiedzieć, co się będzie działo tam, no to mój Instagram. A dobra, już się z wami żegnam. Siema na Rapeos i ja cześć. I miłego weekendu wszystkim. Siema.